Hej, cześć, siemano, witajcie moi drodzy, z tej strony Stevie, a to jest pierwszy odcinek z Minecrafta na modach po 5 latach mojej nieobecności. I... aha, zapomniałem o intrze, no tak, lecimy. Bang. Dobra, moi drodzy, jak widzieliście, intro zostaje to samo, skin Stevie'ego również zostaje ten sam, także i oczywiście, co najważniejsze, Minecraft również zostaje. Także, moi drodzy, wiem, że nie było mnie przez 5 lat, natomiast chcę zacząć pierwszy film na moim kanale po tych 5 latach od Minecrafta, żebyście wiedzieli, że ten Minecraft nie zniknie z mojego kanału. Oprócz Minecrafta oczywiście pojawią się różnego rodzaju vlogi. Chciałbym, żebyście w końcu zobaczyli moją twarz i chciałbym wam wyjaśnić troszkę właśnie więcej, dlaczego mnie nie było, bo takie wyjaśnienia wam się należą. Ale tak, moi drodzy, mówię, zaczynałem od Minecrafta, więc bez zbędnego przedłużania. Aha, oczywiście linka do paczki modów będziecie mieli w opisie, bo jest to naprawdę fajna paczka modów. Wyczaiłem ostatnio właśnie na internecie, jest tu chyba 130 modyfikacji. Także nudzić, moi drodzy, się nie będziemy tutaj. No i jest to taka paczka przygodowa, także będziemy dużo zwiedzać, będziemy dużo podróżować po dungeonach, nie będziemy się skupiać na budowaniu. No i na razie myślę, że na tej serii się skupimy na moim kanale, nie będziemy tam bardzo tych serii dużo robić, może jakieś tam testy, modyfikacji, w każdym razie na razie mamy tą paczkę i na tej paczce się skupiamy. Dobra, moi drodzy, na razie gram bez shaderów, bo na shaderach troszkę mi przycina tego Minecrafta i nie wygląda to fajnie. I tak, co dostajemy na początku? Ogólnie wygenerowało mnie na takich fajnych biomach bagiennych, właśnie takich biomów szukałem, także są naprawdę spoko. I co dostajemy na początek? Na początek mamy oczywiście questbooka, mamy starting house'a, mamy dogi harma sobie użyjemy, mamy pieska, mamy gwizdek do pieska, no to jest wilk, ale niech będzie, że to jest piesek. No i tak, moi drodzy, mamy już podróżnika, jak wiecie na moim banerze na kanale na YouTubie jest gast zamiast pieska, natomiast tutaj będziemy mieli no niestety pieska, szkoda, że nie można mieć gasta takiego malutkiego, to by było świetne. Dobra, okej. Dalej mamy starting house'a, którego możemy sobie użyć. To jest ogólnie nasz spawn, jakbyście się zastanawiali, taki totemek. I co? Myślę, że tutaj na tych bagnach można sobie ten domek wybudować. Będzie to spoko sprawa. Na przykład, no tutaj powiedzmy. Dobra, użyjemy, klikamy. I tak, mamy tutaj general i styl w ogóle domku, jaki sobie chcemy wybrać, to jest naprawdę spoko. I mamy basic house, mamy ranch style, jakiś hobbit style. I myślę, że do tych terenów najbardziej pasuje ten hobbit style, bo jeszcze jest taka pustynna, no i taka zimowa, snowy style. Dobra, bierzemy sobie hobbit style'a, moi drodzy. Co tutaj wszystko zostaje. I tutaj mamy jeszcze kolor. I kolor możemy sobie dać okien, czyli kolor szkła. I damy sobie na przykład szybko, brązowy. Niech będzie brązowy, do bagiennych terenów pasuje. Także tutaj widzicie, kolor szkła nam się zmienił na brązowy. Ej, serio, to pasuje, to wygląda spoko. Dobra, i mamy taki domek, dostajemy taki domek. I tutaj, Stevie, narobiłeś teraz. Dobra, niech to sobie tak leci na razie. Tutaj mamy ogródeczek na początek. W domek w środku nasza glinianka wygląda tak. Mamy skrzynki z prawej strony, mamy crafting, mamy piecyk, mamy wejście do kopalni, moi drodzy. Takiej startowej. I nie wiem, co ja zrobiłem, gdzieś mi w ziemię wtopiło. No a z drugiej strony mamy nasze łóżeczko. No i tak, moi drodzy, może na początku sobie zaznaczymy, żeby ten domek nam się nie zgubił, że tu jest nasza chatka. Stevie, domek. Stevie, domek, okej, okay, damy taki Steve'owy kolor. Safe, okej, okay, dobra, mamy tutaj, tu będziemy wiedzieli, że jest nasz domek, ogólnie mamy tutaj taką mega mapę do zwiedzania, będzie co zwiedzać, moi drodzy, naprawdę. Co mamy dalej? Mamy dalej questbooka, może ja zejdę na chwilę do tej kopalni, pokażę wam, jak to w ogóle wygląda tam. Moi drodzy, tak wygląda ta kopalnia w środku. Jest to takie po prostu startowe pole, gdzie możemy sobie zacząć kopać. Tu nawet mamy skrzyneczkę i w skrzyneczce już mamy jakieś minerały na start, co jest naprawdę spoko. No i to na razie zostawiamy, bo mówię, my nie będziemy się skupiać tutaj na kopaniu, tylko na eksploracji. Dobra, moi drodzy, dalej mamy questbooka.
I tak, Questbook jest to fajna sprawa, ponieważ mamy tutaj bardzo dużo zakładek i takie drzewka, w których wykonujemy sobie, na którym wykonujemy sobie questy. I to jest naprawdę rozbudowane, bo mamy tutaj sklep ogólnie, w którym możemy sobie kupować za pieniążki, które dostajemy z questów, itemki, i jest tutaj dużo rzeczy. Mamy pierwszy quest, druga zakładka. Musimy sobie wybrać klasę postaci. Także bierzemy sobie na przykład Warriora. Co myślicie? Myślę, że tak klasycznie polecimy i weźmiemy sobie Warriora. Wiem, że tutaj jest dużo, bardzo dużo klas, ale na razie polecimy klasycznie, ewentualnie się to później zmieni. Dobra, mamy Warriora, dostaliśmy taką skrzyneczkę. Używamy sobie tego, no i dostaliśmy nagrodę, dostaliśmy tutaj na start zbrojkę, dostaliśmy tarczę, na tej tarczy mi najbardziej zależało, dostaliśmy chlebek, dostaliśmy pochodnie, także myślę, że możemy się ubrać na starcik, okej, cyk, 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 mamy taki outfit na początek, oczywiście tarcza najważniejsza, na tej tarczy mi najbardziej zależało, bo wygląda to mega, no i dobra, moi drodzy, co dalej? Dobra, pokażę wam może jeszcze z questbooka chociaż jednego questa, żebyście wiedzieli, jak to mniej więcej wygląda. Dalej, moi drodzy, mamy crafting table, czyli musimy stworzyć po prostu crafting table, czyli bierzemy sobie tutaj na start, również dostaliśmy jakieś itemki w skrzynce, bierzemy sobie taką siekierkę i ogólnie się noc zaczyna robić, zaraz trzeba się przespać, bo pewnie tu będzie pełno potworów, tu się tam znowu woda wyleje. Ale muszę to rozwalić. Dobra, ważne, żeby mi do ogródka się nie wlało. Dobra, wracamy, cyk, cyk, cyk. Robimy sobie szybko deski. Dobra, mamy 8 desek. Robimy sobie szybko crafting table. Mamy crafting table i quest został wykonany. Wchodzimy w naszego questbooka i tutaj nam się dalej odblokowało drzewko. Dalej możemy zrobić crafting pada, możemy zrobić kill off, albo możemy zrobić drewnianego chesta, drewnianą skrzynkę. Czyli zrobimy sobie teraz crafting pada. Crafting pada ja już wiem, jak się robi i zaraz wam to pokażę. Moi drodzy, musimy sobie zrobić pierw patyki. 4 patyki nam powinny starczyć i bierzemy sobie takie patyki. Łaj, tak. I tak, i tak. Jak to się robiło? Aha, crafting chyba u góry, patyki na dole. Tak, i mamy crafting pada. I crafting pad się różni tym od zwykłego craftingu, że możemy sobie z tym chodzić po prostu i używać, tak? Nie musimy tego stawiać na ziemię i dopiero użyć, tylko mamy to cały czas w ekwipunku. Dobra, ja się prześpię i zaraz do was wracam. No jak macie takie tutaj wykrzykniki, to znaczy, że możemy odebrać nagrodę, czyli za ten crafting odbieramy 10 kredytów, no i odbieramy również 10 kredytów za tego crafting pada, który jest świetną opcją. Dobra, jeśli kredyty mamy już odebrane, moi drodzy, no to teraz, nie wiem, gdzie te kredyty ogólnie nam pokazuje, w prawym dolnym rogu też macie zbroję, którą mam i chyba wytrzymałość tej zbroi, ale gdzie są moje kredyty, to nie mam pojęcia. No i dobra. Tutaj coś jest na start, jakiś malutki pajączek. Możemy go zabić. Mogłem wziąć w sumie troszkę jedzonka i hełmik. Nie wiem, czy tam hełm był. Zaraz zobaczymy. Dobra, idziemy zobaczyć, co tutaj jest. Jest to przy samym domku, także wygenerowało nam tak, więc możemy zobaczyć, co coś tu jest. Oczywiście pajęczynki nam się przydadzą na plecaki, bo plecaki będą tutaj nam niezbędne, bo pewnie dużo itemków będziemy targali przy sobie. O, oczywiście nasz piesek się teleportuje, no spoko. Ale czy coś tu w ogóle jest? Tak, są pająki. Są pająki, ale nie wziąłem kill-offa, zaraz wracam, muszę kill-off wziąć. Dobra, moi drodzy, mam kill-off, będzie on oczywiście niezbędny. I lecimy na dół. Wow, teraz gdzieś... Boże, się wystraszyłem! Wystraszyłem się ciebie! Możecie nazwać tego pieska w komentarzach, jeśli chcecie. Dlaczego by nie? Dobra. Tu są minerały, nie wiem, czy to surowce. Dobra, wiecie co, nie będziemy kopać, bo to nie o to chodzi. To jest na razie nuda. Ale tam coś, zobaczcie, jest. Przekopmy się tutaj. I tutaj są... Są dungeony. Są dungeony. Wygląda to spoko, mówię. Pajęczynki zbieramy, bo będą nam potrzebne. Ale ja szukam jakichś potworków. Tam widziałem, był ten mob spawner jakiś. Ale nic tam więcej chyba nie było. Tutaj wieś widziałem tego pająka. Ale teraz go... O, jest tutaj, jest spider. Taki malutki. A nie, to jest normalny spider chyba. No bo nie, nienawidzę tych spiderów, bo kurczę, zatruwają. Ale nic z nich lecą, chociaż także mamy... Będziemy mieli plecaki. Tu jest spawner, ich trzeba szybko go rozwalić. A, nie zdążę, nie zdążę! Nie zdążę, a jeszcze umrę. Ogólnie mamy tutaj staminę i nasze uderzenia, jeśli cały czas spamuję, to są niestety słabsze i to jest złe. I ten jest jakiś lepszy i ten napierdziela jakimiś efektami. I
to jest złe, bo nas może rozwalić szybko i jeszcze nas goni na samą górę. Pająki są chyba najgorsze, nie? Z pająkami naprawdę sobie... Gdzie on jest? O nie, on tu się pojawił znowu. Nie, ich tu jest za dużo, nie mam szans. Wiecie co, nie ma szans. Z takimi tymi to na razie nie ma coś. Dobra, wiecie co, zostawimy to na razie, pójdziemy gdzieś indziej, bo... Bo zobaczcie, o, on się cofnął. Aha, on wrócił, zobaczcie jaki cwaniak. O nie, idzie do mnie. Idzie do mnie, kurczę, uciekamy. Dobra, pójdziemy gdzieś indziej, bo pająki to niestety nie są na razie dla mnie. Chociaż jak taki jeden wyszedł, to możemy go spróbować. Zobaczcie co on robi. Jak ja mam go zabić? Nie zabiję go za cholerę. Trzeba było grać łucznikiem. Życie mu się zregenerowało? O nie, mu się życie zregenerowało, mamy przesrane. Co tam jest? Tam jest wilk, kurczę, to nie, wilki pewnie też są nieprzyjazne, jak znam życie na tej paczce. Dobra, odpuścił sobie. Tam chodzi, no nie damy z nim rady. Jest po prostu chyba troszkę teraz dla nas za ciężki. A to co, papuszka, czy ona się topi? Czy ty się topisz? Nie, myślałem, że się topisz, to dobrze. Zobaczcie, on jest, kurczę, napakowany, jakiś dropsów się najadł. No dobra, moi drodzy, znalazłem tutaj coś po drugiej stronie tego jeziora. Co to jest? Co to jest? Dark druid, o kurde. O, ale zobaczcie, takiego druida jest łatwiej, kurczę, zabić niż tego pająka. I nie wiem, czy tak koniecznie jest łatwiej zabić, bo to się teleportuje. Wow, ej, naprawdę będzie ciężko, nie? Będzie ciężko. Jeszcze tu wchodzą. O nie, mamy przesrane. Nie chcę umrzeć na pierwszym odcinku. Nie, nie umrę. W ogóle, dlaczego on mnie wywalił w powietrze? Czy to ja się teleportowałem? No i umarłem. No nie, moi drodzy, tak nie może być. Dobra, jestem z powrotem i już tutaj mnie bije to. I już mnie tu bije. Takie potwory powinny być gdzieś indziej, no bez jaj. No przecież ja nie mam szans z nimi. Dobra, bierzemy szybko nasz grób i spylamy stąd. I spylamy stąd. Chciałem wam pokazać po prostu tutaj, oni chyba stąd są. Zobaczcie. Kurde, co on robi w ogóle? Jakie on ma czary? Zobaczcie. Umrę, prawda? Umrę, 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 umrę. Ulecz się, zjedz coś, ziomek, zjedz coś. O, oni chyba się tutaj pojawiają, nie? Nie wiem, czy oni mnie przestaną w ogóle gonić. Może jakbym to zniszczył, to oni by się przestali spawnić, ale na razie to mam przesrane. Ogień, jakieś efekty, kurde. Masakra, gonią mnie? Nie wiem, ale musimy wracać do domku, bo zaczyna się robić ciemno. No to fajny, fajny cave. No tam to bym nie chciał wpaść. No dobra, moi drodzy, tak jak myślałem, ta wieża to była to samo, niestety. W każdym razie, zobaczcie, co znalazłem tutaj, nie? To już będziemy, tutaj zaczniemy i pewnie na następnym odcinku będziemy to dalej robić. Tylko ja nie wiem, czy z tymi itemkami jest sens tam podchodzić. To jest coś? Nie, to jakaś zwykła skała. Dobra, idziemy. Zobaczymy, co tutaj jest, bo to mnie zaciekawiło. To mnie naprawdę zaciekawiło, w końcu jakiś porządny dungeon. Ale mówię, pewnie będzie ciężko. Ja muszę sobie lepsze itemki ogarnąć, żeby po takich miejscach chodzić. No tylko tak, tylko te itemki dobrze by było pierw wziąć skądś. Już jakiś efekt jest na mnie nałożony. Slowness, jakieś spowolnienie dostałem, nie wiem od kogo. Ale dostałem jakieś spowolnienie. Tu jakieś, kurcze, niedobre siły w powietrzu są cały czas. Dobra, wchodzimy do środka. Wchodzimy do środka i nie mówcie, że tu są pająki. No nie. Nie, dobra, są zombie. Są zombie, czyli to jest do wykonania, moi drodzy. Tam pewnie na górę się też gdzieś idzie, to w ogóle jakoś dziwnie to jest zrobione. Zobaczcie, co tutaj jest. Nie chcę tam wchodzić, bo wiem, że jak tam wejdę, to umrę. Tu u góry coś jest? Jest. Dobra, może zaczniemy od góry. Tak nieładnie się wkopałem. Ale mówię, to będziemy robić na następnych... Aha, tutaj jest wejście normalnie takie, powiedzmy, no. I są tutaj normalne zombiaki. Dobra, czyli to jest do wykonania, moi drodzy. Jest tutaj dużo zombiaków. Jest tutaj dużo zombiaków. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Nie wiem, jak poprawić sobie tą staminę, żeby szybciej bić. Czy jest w ogóle taka możliwość? A, zobaczcie, dwóch naraz bije. Dobra, ogarniam, powoli zaczynam ogarniać to. I tak, tutaj wejdziemy sobie jeszcze na górę. Nic chyba z nich fajnego nie dropnęło w sumie. Tu jest jeden zombiak, jeszcze go zabijemy. To jest taka jakaś opuszczona wieża, opuszczony zameczek, coś takiego. I czy tutaj są jakieś skrzyneczki? Bo tutaj nic nie widzę. Może u góry, tutaj jest...
kurczę, Enderman. I Endermanów też nie lubimy, chociaż to są te najzwyklejsze mobki, to z nimi powinno być dosyć łatwo. I mamy szkieleta, no szkieletów pełno, szkielet z dwoma mieczami, no spoko. No spoko. Dobrze mówię? A nie, no z mieczykiem i jeszcze kurde z mieczem. No nie. I w ogóle jak one zasuwają. I wróciłem w to samo miejsce. I umrę chyba, co? Kurczę, dlaczego? Ole i tenku, widzieliście to? Umarłem, ja sobie tam wrócę na odcinku po te rzeczy. I będziemy tam dalej kontynuować odcinki. Zobaczcie, z tym duchem teraz. Także moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jest to taki pierwszy odcinek, po prostu muszę go skończyć teraz, żeby on nie był na tym YouTubie za długi. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Tak jak mówię, cieszę się, że seria wróciła, że wziąłem się za nagrywanie i zacząłem w końcu nagrywać. W następnym odcinku lecimy tam i tam będziemy dalej eksplorować tą wieżę. Taki wstępny odcinek pilotażowy, myślę, że będzie spoko, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Chodziło mi głównie o to, żebyście wiedzieli, że ten Minecraft zostaje na kanale. To było dla mnie najważniejsze, żeby wam to przekazać. I nie mam okularów, chyba mi spadły oksy. Gdzie moje okularki są? Dobra, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Widzimy się na dniach w kolejnym odcinku. Pewnie co dwa dni będą się te odcinki pojawiać. Także trzymajcie się. Hej!